18. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to największa impreza targowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Do stolicy województwa świętokrzyskiego przyjeżdżają przedstawiciele firm zbrojeniowych z całego świata. Rozwój kieleckich targów był możliwy właśnie dzięki przemysłowi obronnemu. 18 lat temu pierwszy salon zapoczątkował imprezy targowe w Kielcach. Ci, którzy pamiętają, jak wyglądało centrum, jak wyglądały te imprezy organizowane w tym miejscu, rzeczywiście wczoraj przy okazji rozmów, między innymi pan prezydent Komorowski, który bywał tutaj bardzo często, zwracał uwagę, że kiedyś wyglądało to inaczej, bardziej siermiężnie. Dzisiaj jest to nowoczesny, jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków targowych w Europie, realizujący nowe inwestycje. Miesiąc temu otwarliśmy nową halę wystawienniczą, bardzo nowoczesną, o oryginalnej architekturze. Będzie niedługo, w przyszłym roku, już centrum kongresowe na ponad 1000 osób. Warto do Kielc przyjeżdżać, to jest środek Europy dzisiaj. To są jedne z najbardziej nowoczesnych targów. W 18. Salonie Przemysłu Obronnego uczestniczą delegacje z kilkudziesięciu państw świata. Tym razem tematem przewodnim są brytyjskie rozwiązania technologii zbrojeniowej. Ale inne państwa, na przykład Korea, mają szansę zaprezentowania swoich rozwiązań w dziedzinie militariów. Jest to ważna impreza, jak podkreślano w ciągu całego harmonogramu rocznego. Wskazuje na to chociażby liczba tych delegacji, liczba osób z zagranicy. To jest naprawdę ważna impreza targowa. To również bardzo ważna oraz prestiżowa impreza dla całego województwa świętokrzyskiego. Chociażby dlatego, że rozwija się szeroko rozumiany przemysł turystyczny. Powstają nowe hotele, bo rzeczywiście ruch, który generuje centrum targowe, musi być obsłużony na pewnym poziomie, w wysokim standardzie i tak to pojmujemy. Kielce to nie tylko Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Tu spotykają się również rolnicy, logistycy, przedstawiciele turystyki, drogowcy. Odbywają się targi medyczne, farmaceutyczne, ślubne i wiele, wiele innych.